Dzień dobry, jestem pan Kawia. Witam serdecznie 10 grudnia w Jurassic World. To jest kolejna gra, w którą jeszcze nigdy nie grałam, ale kocham dinozaury i kocham całą serię filmów. I zawsze byłam mega podekscytowana wszelkiego rodzaju wielkimi prehistorycznymi stworami. Muszę wam powiedzieć, że nagrałam już kawałeczek i w zasadzie w dniu dzisiejszym czyściłam kompa. Wszystko podłączałam i jak podłączyłam z powrotem, to okazało się, że no niestety no dźwięku mi nie rejestruje i też nie zarejestrowało w ogóle mojego słowotoku. Kurczę, chyba będę musiała zacząć od nowa, ale widziałam, że miałam problem właśnie miałam problem z budowaniem, ponieważ Z i X się rotuje. To dobra. To teraz powinno pójść o wiele lepiej. Jestem mądrzejsza. Dobra. Czy ja mogę zacząć nową kampanię? Chyba mogę. Tak. Zaczniemy sobie nową kampanię. Tam zrobiłam naprawdę niewiele rzeczy, wiadomo, no ja tutaj no z każdą z tych gier obcuję sobie góra pół godzinki, więc ileż można zrobić w tym czasie. Już ludzie też widziałam wcześniej mi pisali, na przykład przy Dark Soulsach, że mają nadzieję, że wrócę sobie do tej gry, bo no za mało czasu. No, na przykład też już grałam sobie w Horizon Zero Dawn i też wiem, że nad tą grą będę chciała się dłużej pochylić. Nie wiem jeszcze, czy prywatnie, czy też tutaj z wami na live'ach, albo nie wiem, nawet w krótkiej serii. Ponieważ no, niektóre z tych gier naprawdę są mega świetne, tak samo tutaj jak ten symulator budowy własnej dinotopii jest naprawdę czymś ekstra. I też gra jest na kanwie, na licencji z filmów, jakie powstały w ogóle wokół Jurassic World i no... Zaczniemy sobie od wybudowania naszego właśnie pierwszego naszego miejsca, gdzie będziemy mogli tutaj sobie nasze dinusie wykluwać. A niech stoi. Tylko tak, ten budynek będzie potrzebował jeszcze drogi dojazdowej, ale za chwilkę właśnie tutaj nam wyskoczy komunikat, że musimy zbudować ścieżkę. Widzicie, tutaj już jest pierwszy problem, który występuje z tym budynkiem. Tak, ja już wiem, że potrzebuję ścieżek. I tak, mogę to zbudować po prostu. W ten sposób? No jest super. Fantastycznie. Jej! Tak, chcę wyhodować swojego pierwszego dinozaura. Ja myślę, że ten będzie w porządku. 30 000 za wyklucie jajka.
To będzie naprawdę bardzo droga inwestycja. Możecie mi też napisać, czy lubicie dinozaury tak samo jak ja, jaki jest wasz ulubiony dinozaur. Mój ulubiony to jest Diplodok i w zasadzie tam to są takie naprawdę wielgachne stwory, które żywią się sałatą. Jeśćmi z drzew ją żywiły kiedyś. Temu. Jaką emocję, jak przy odliczaniu na Sylwestrze z Polsatem. Tak! Mamy zwierzątko. Holy Father, shit, it's a dinosaur. Jesus Christ, what the fuck? Oh my fucking God, fucking dinosaurs. Holy shit, what the fuck? Cześć, piękniśu! Ojej. I też możemy na bieżąco zerkać sobie w statystyki tych wszystkich stworków. Ja jako po tej wczorajszej The Isla to popatrzenie sobie i nie wiem, możliwość w ogóle porobienia czegokolwiek w jakiejś grze. To jest naprawdę coś przewspaniałego. Dobra. Ja bym mu kolegę od razu stworzyła. Ale wiem, że no... niestety... muszę zająć się też innymi rzeczami. Dobra. Tutaj nasz dinozaur jest przeszczęśliwy, ma przefantastyczny wybieg. Więc teraz zajmiemy się tym, czym taki park rozrywki jest głównie zajęty, czyli musimy wybrać, czy jesteśmy zainteresowani na samym początku rozrywką, ochroną, czy też badaniami naukowymi. I tak myślę, że na samym początku właśnie podpisałabym kontrakt, ten naukowy, bo co to za park rozrywki, tylko z jednym dinozaurem. Ja oczywiście zaraz tutaj naszemu maluchowi dopuszczę jeszcze kolegę. Możecie też napisać, jakbyście nazwali tego pierwszego dinozaura. Więc no, wszelka kreatywność jest tutaj bardzo mile widziana. Ja też jak mówiłam, no niektóre te gry też wymagają tego, że nie wiem, ja bym sobie do nich wróciła, jak na przykład gra o dinozaurach, 250 tysięcy za rozwój tutaj naukowy. No dobrze, no zbudujemy później właśnie centrum ekspedycji, dzięki któremu będziemy mogli poznawać nowe gatunki naszych cudownych stworów. Tutaj już jak widzicie, możemy zobaczyć ten budynek i od razu go ustawić. Tutaj gdzieś w tej okolicy powinien nam się zmieścić. Musi być też podłączone właśnie do sieci elektrycznej. Jak już by mi szarpnął drogę, to było naprawdę fantastycznie. 402 tysiące. No jeszcze tam dojdzie wycinka drzew i tak dalej. Dobra. No przynajmniej tutaj drogi chyba nie będę musiała stawiać, bo podłapie mi po prostu tę, więc w porządku. A nie, jednak on też nie ma ścieżki. Jest okej? Okay? Dobra, jest okej. Okay. No powiedzmy. Lepiej nie będzie. Pewnie mogłam go po prostu sobie obrócić, tutaj postawić, ale tutaj tak bardziej kompaktowo mi się wydaje, że to wygląda. Ja też bardzo lubię takie gry typu na przykład, nie wiem, Tropico, gdzie się bardzo, bardzo dużo budowało tych miast. Też 2 lata temu na przykład ogrywałam sobie starego Faraona, więc no, tutaj... możemy zobaczyć już sobie naszą pierwszą misję i mamy wyhodować Triceratopsa, który ma zgodność genomu w 50% i dostaniemy za to aż 1 000 000. No kurczę, no kto by nie wziął takiej misji? Więc Triceratops...
On chyba był już możliwy do wytworzenia, ale tutaj też właśnie możemy sobie zobaczyć naszą mapę, prawda, ekspedycyjną. I tak, tutaj znajdziemy Triceratopsa 44. Nie dadzą mi sprawdzić. O tak, ja wiem, na czym polegają ekspedycje. Już widziałam. Tutaj jakiegoś drapieżnika znajdziemy. Tutaj aż trzy różne gatunki. Tutaj też Triceratops 44. I tutaj też jakieś zwierzątko. Myślę, że to ta misja badawcza z tymi właśnie trzema gatunkami będzie dla nas najbardziej opłacalna. Ten Triceratops ma 44% zgodność tego całego genomu. No to później jakoś go zmodyfikujemy po prostu genetycznie. Myślę, że to będzie proste. Tutaj też właśnie możemy się kontentować na jakieś researche. I na samym początku może byśmy zobaczyli, żeby nasze dinusie były jak najbardziej zdrowe, prawda? Bo one później mają chorowanko i w ogóle, więc tutaj od razu w to odkrycie naukowe moglibyśmy zainwestować. No, tutaj mamy nasz bestiariusz, czyli możemy sobie spojrzeć, jakie gatunki już posiadamy w naszym tutaj parku rozrywki. I tak, na razie. Na razie nasza reputacja tutaj park rozrywki jest taki dosyć słaby. Nawet nie mamy jednej gwiazdki. Ale dobra. Możemy jeszcze właśnie tutaj zobaczyć, jakie nowe rzeczy. W nowe rzeczy możemy właśnie zainwestować. Tutaj widzę, że już można coś zrobić. Więc. Może weźmy po kolei te researche. I też. Sosenki. A nie mogę dwóch naraz. Dobra, dobra. No to co? A jeszcze tutaj. Właśnie. Elektryka. Też jest bardzo ważna, żeby też odkrywać nowe źródła zasilania. Więc tak, zobaczmy, może tutaj do naszego tego z helikopterkiem, chociaż właśnie pokażcie mi operację. Tutaj będzie można właśnie fotografować dinozaury i też je leczyć. I to też jest takie dosyć ważne, żeby taki budynek powstał. Więc spróbujemy tutaj go postawić. Później oczywiście spróbujemy udać się na naszą kolejną misję. Ten budyneczek w sumie postawiłabym w tym miejscu. A niech stoi sobie tak. Pewnie też będzie wymagał drogi. Za chwilkę sobie sprawdzimy, jakie skamieliny mamy dostępne. Skamieliny. Ta, ta, ta. I tak, tutaj coś nowego się właśnie pojawiło. Tylko że ja bym. Tak. To jest centrum skamielin. Dzięki skamielinom możemy właśnie ulepszać nasze stworki. Tak, to jest bardzo ekscytujące. I jak widzicie, tutaj budynek wymaga drogi, więc możemy go w taki sposób. Chcę połączyć. Dobra, działa. Droga jest i dzięki temu budynkowi będziemy mogli leczyć nasze dinusie i tutaj również wykonywać też zlecenia ręcznie, że tak powiem.
bo będę mogła też swoją ekipę właśnie wysyłać gdzieś tam, żeby, nie wiem, wystrzelić po prostu w stronę Dinusia jakąś szczepionkę, czy tam właśnie, jeżeli będzie potrzebował jakiegoś tam medykamentu. A i tak, tutaj jest misja, która polega na tym, żeby dobić do pierwszej gwiazdeczki i za to dostaniemy aż 200 tysięcy. No dobrze, dobrze. Tym i tak będziemy musieli się zająć. Jak na razie tutaj spróbujemy zająć się naszym właśnie triceratopsem, który będzie miał zgodność genomu właśnie w 50%. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj właśnie ekspedycję. I tak, tutaj też może, znaczy ja na razie drapieżników nie chciałabym wprowadzać, prawda, na samym początku. Więc tutaj ten triceratops, no dobra, będziemy już mieli swoje własne triceratopsy, ale tutaj na przykład z Kanady bym wzięła jakiegoś właśnie cudaczka. I tak, wejdźmy sobie może tutaj do naszego centrum inkubowania. I tutaj właśnie mamy Triceratopsa, któremu jeszcze nie możemy niestety tutaj zmodyfikować tego genomu. Więc no nic. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Nic się nie dzieje. Ale tak, tutaj mamy właśnie centrum fosili. Zobaczymy sobie nasze fosile. I tak, tutaj jest nasz właśnie Triceratops, któremu możemy troszeczkę a właśnie, 44, quality 3. No dobra, wyekstraktujemy jego DNA. I zobaczymy, czy będziemy mogli już stworzyć zwierzaczka, który będzie miał te 50% zgodności genomu. Więc, no, że tak powiem, do boju, do boju. I tak, tutaj już coś nowego nam się pojawiło. Tutaj jest nasze stworzonko, które odkryliśmy. Strusiozaur, powiedzmy. I tak, tutaj czekamy, aż nasz Triceratops właśnie o się wytworzył i on ma już, zobaczcie, genom 50%, czyli możemy go sobie tutaj wytworzyć, prawda? Więc ulepszyliśmy nasz pierwszy gatunek. To jest naprawdę coś prześwietnego. Jestem zachwycona. O ja. Fantastycznie. Te bursztyny podobno mają bardzo dużą wartość i jakość, więc no, trzeba jak najbardziej z tego korzystać. I tutaj też odblokowaliśmy sobie nowy ekstrakt DNA, dzięki któremu możemy tutaj ulepszać nasze gatunki. Dobrze, w tym momencie powinniśmy już móc wyinkubować sobie naszego Triceratopsa. Zobaczcie, 230 tysięcy za uzyskanie Triceratopsa. On jest nawet lepszy, on ma 61% tego genomu. Dobrze, więc wyinkubujmy go. Tak, bardzo szybko się to dzieje. W ogóle wysiadywanie jajek to jest, nie wiem, jak taki, nie wiem, opieka nad takim bardzo, bardzo dużym tamagotchim. No po prostu coś pięknego, coś świetnego. Gra o dinozaurach.
Ja w ogóle, tak jak już mówiłam, bardzo lubię takie pierdółkowate gry, gdzie właśnie tworzy się jakieś właśnie parki, miasta, zarządza krajami, jak na przykład w Tropico. Ojejku, w Tropico bym sobie zagrała, by była najlepszym El Presidento na świecie. Holy Lord Jesus Christ, what the fuck? Oh my fucking god, fucking dinosaurs, holy shit, what the fuck? Cześć, jaki jesteś cudny. No po prostu piękna bestia. Cześć, misiaczku. Witaj serdecznie na świecie. Ja bym ciebie nazwała na przykład... Jak bym ciebie nazwała? Nie mam pojęcia. O, poszedł sobie, poleciał pić. Tutaj ogólnie też nam powiedzieli, że misja jest wykonana. Mamy skonstruować... urządzenie karmiące? No dobra. Dobra, w porządku. W porządku. Te dwa dinusie na spokojnie mogą z sobą żyć razem. One nie będą z sobą wchodzić w konflikty. No wiadomo, obydwa są roślinożercami, więc wszystko jest w porządku. Dobrze. Mam nadzieję, że to ta stacja, którą utworzyłam, żeby mi karmiła moich milusińskich, będzie mogła właśnie... To jest stacja paliw, właśnie. I tak... Research Center. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie tutaj. Bo mamy nowe budynki. To jest sklepik z ubrankami. Moglibyśmy wytworzyć własną markę. W sumie chcę. W porządku. O, mogę tutaj zmienić swój kolorek samochodu. Dobra, na razie nie będę się tym zajmować. Oni dbają tutaj o kondycję, ale dodamy jeszcze sobie jedną drużynę. I tak, damy im taska. Nie, wszystko tutaj mają w miarę właśnie zrobione. I tak, co my tutaj mamy? Właśnie, tak jak mówiłam, że na samym początku skupiliśmy się na tych badaniach, ale stopniowo będziemy otrzymywali również inne zadania, więc tutaj również mamy właśnie możliwość, że jak pojawią się jakieś takie groźniejsze gatunki, to pojawi się również taka ekipa, która będzie tutaj się nimi zajmować. I tak, ja... Dobra, tutaj chciałam właśnie jedzonki, fast food nie, moment, to będzie to? Nie to, feeders, okej, dobra. No dobrze, zbudujemy to, jeżeli chodzi o... karmienie naszych zwierzaczków. Czy to musi przylegać do drogi? Chyba nie, ale dobrze by było, gdyby to było jakoś tak blisko bramek, prawda? Żeby nasi goście mogli też widzieć, jak zwierzątka są karmione. Dobra. W porządku. I tutaj jak widzicie, pojawił się krzaczek, a ten głodny już leci. Ojeju! Wcinaj. Możemy zobaczyć też z bliska, jak sobie żre krzaka. Patrzcie, jak żre.
Jak ta Franca wcina. Dobra, myślę też, że tym oto pozytywnym akcentem ja będę kończyć dzisiejszy odcinek. No dosyć, no niewiele zobaczyliśmy, jeżeli chodzi o ten park jurajski, ale mi się bardzo, bardzo podobało, miło spędziłam sobie te pół godzinki grając i oczywiście byłam ja, pan Kawia i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa! Jaka Franca, jak żry. I gdzie teraz polecisz? Wow, ten też żry. Ale ma speeda, gościu. Jej!